Gerald zaprasza na wrzyć hędożone przygody Purposa. Pozdrawiam Jacek Rozenek. Bywaj. No hello, tutaj Purpose. Witamy w kolejnym odcinku z World of Death. To jest dzień drugi. Gramy dzisiaj z Crazisem. Cześć. E, I jak widzicie, bo w no, tamten odcinek był dość chaotyczny, więc wolałem nic nawet nie mówić, nie witać się, nie żegnać. Po prostu chciałem pokazać, jak wyglądał pierwszy dzień World of Death. Który z kolei był bardzo zwariowany i bardzo często zdarzało nam się umierać. Dokładnie. A tutaj, no niestety, mamy limit żyć. Potem jest ban, czyli no dosyć znany już tryb z innego serwera, o którym nie będę tu wspominał. Ale skończyliśmy tam w podziemiach, jak widzieliście. No, ale stwierdziliśmy, że to nie, nie będziemy się chować jak dzieci, tylko, tylko no, pójdziemy w. Plener i to jest mój domek w wiosce, którą znaleźliśmy. Ale tu jeszcze zobaczycie w nim pełno przygód. To jest domek Crazysa, który też później w swoim odcinku o Francisze pokażę, jak będzie gotowy. To jest domek Zająca, z którym gramy, sponsora tego serwera. Yy, to, że jest sponsorem, to nie oznacza, że nam w jakiś sposób pomaga. Nie, no absolutnie. Gra z nami normalnie na, 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 na survivalu. No i tutaj w zasadzie to jest... E, Taki nie, nasz domek ten... do enchantowania. Tak, 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 bo że jest domek Quer. Tutaj tak. mamy schowanych wieśniaków, których jest coraz mniej, nie wiem czemu. Ilu ich jest właśnie? Ostatnio widziałem ich pięciu. A tutaj jest, tu jest cichy mordulec i tutaj jest domek Queer. Tak pokrótce chcielibyśmy Wam opowiedzieć o serwerze. Serwer jest, no, z przekokszonymi. Zombiakami, które całymi chmarami w nocy atakują, zadają potworne obrażenia. No generalnie tutaj są jaje jak berety. Możemy sobie wybierać klasy. Są na razie trzy klasy, potem będą cztery. Są jeden tank. I właśnie Crysis jest tankiem, więc niech opowie, co tank potrafi. No więc tank tak naprawdę jest bardzo dobrą klasą, jeśli chcemy walczyć przeciwko środowisku, który przeciwko zombi i innym potworom. Ponoć w przyszłości będzie miał, był odporny na wszelakie działania głodu. Jak na razie tylko i wyłącznie ma zmniejszone, upad... zmniejszone obrażenia z upadku, z wysokości, zmniejszone obrażenia podczas walki. No oraz jak sama nazwa wskazuje, mamy najwięcej punktów życia. Aż 28. QR jest łucznikiem, bo tutaj sobie gdzieś QR biega. I, 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 I łucznik generalnie może sobie wybrać jedną z pięciu z rodzaju strzał, łącznie ze strzałą teleportującą, strzałą wybuchającą, no i takimi różnymi cudami, cudeńkami. Ale to Quero opowie już w swoim odcinku dokładniej. No i zostaje jeszcze łowca i ja jestem łowcą. Łowca w zasadzie ma dwie fajne... Co się wydarzyło właśnie? Cichy mordulec ci uderzył. Trzeba go za to zabić. No to fajnie. Gratulujemy. E, tak, tak się dzieje jak ktoś mnie zaatakuje. E, a ja jako... Hmm, łowca, mam w zasadzie dwie takie fajne umiejętności. Pierwsza z nich to jest taka, że znikam. I to, będzie, w tym momencie to będzie widać dobrze na moim filmiku, jak nagle po prostu purpose, puf, zniknę, jakby się wylogował. Klikając Shift po prostu znikam. Nie ma mnie dla, dla przeciwnika, a mało tego, ja go w tym momencie śmiało mogę prać. Nie podchodź. I to z mieczyka na przykład, nie? Tylko, że akurat o, jest mamy wyłączone i. PVP i... na dzień chyba pierwszy, drugi. Dokładnie, tak. nie możemy się lać. No i druga fajna rzecz, to trzymając ten zaczep taki od linki, mogę praktycznie po wszystkich ścianach się wspinać dowolnie, czego już tank nie potrafi. A za to ja mogę łatwo schodzić, ty już nie. Tak, bo. Udzieli on... się no, obrażenia, już 1% stracił. Znaczy, no całe serduszko chyba straciłeś. Dobra, lecimy w zasadzie, bo nie ma co gadać, bo dzień się teraz skończy i chciałbym Wam pokazać jeszcze, jak to wygląda w nocy. Ale już na razie moglibyśmy sobie na wycieczkę krótką. Jeszcze dodam, już w czasie drogi, e, ten niewitka chłowcy e, nie działa na potworne neutralne. Na moby, nie, tylko i wyłącznie na. Na graczy. na graczy. Czyli to jest świetna klasa PVP. Tak. Bo jestem w stanie tutaj. Wybić praktycznie każdego, no bo mogę sobie zniknąć i teraz Crazys mnie kompletnie nie widzi, a ja mogę go prać. A mało tego, jak mnie zdenerwuje, to spierdzielam na drzewo i, i mnie nie ma. Dobra. Trochę przekokszony ten łowca jest, no ale to już inna sprawa. No tak, mówi, że jest przekokszony łowca, ale tyle razy od zombie umarł. No, bo od zombie niestety to jest inna sprawa, nie? No, ja niestety, niestety, staty. Drugą stronę mam, że zombie raczej nie są jakimś. Może inaczej. Nie. Są wyzwaniem, są nadal dużym wyzwaniem, ale są mniejszym wyzwaniem niż dla takiego łowcy, który biegnie przede mną. Ale za to właśnie w PvP, jak, jak jakieś takie nie zniknie mi, to dopóki go szybko nie znajdę i nie zacznę bić w powietrze, bo jedynie co, to mogę takie coś robić w Uła! powietrze, No i spadł po prostu. Hmm. Nie mam nic, czym mogłem się stąd wydostać teraz. Więc muszę. Masz. Dałeś mi dirta. Dałem 30. Dobra, trzeba się stąd wykopczyć. Szybko, VV, Bobbix, VV wszedł. Kojarzycie Bobbixa? No to niedługo zobaczycie na ekranie. Bobix was slain by zombie. <laughs> Oj, Bobix to chyba pobił wszelkie rekordy śmierci już na tym serwerze. Nie, 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 nie Bobix, jest kilku innych. No remake, remake, tak, remake, remake bije rekordy, fakt. Kurczaczki. Kurczaczki, kurczaczki, kurczaczki. Ja może zjem tu, głód bardzo szybko spada, albo przynajmniej się tak wydaje. No A jedzenie tak. jest bardzo ważne. Gdzie ty jesteś? To za tobą. No to kurczę, mimo że mi morzem, ja na ciebie poczekał. No dobra, czekaj, bo mi się minęliśmy. Zniknąłeś. Ja? Nie, co ty? Ej, bo ja na shaderach nic nie widzę, jak ktoś mnie huknie. A ja no, bez shaderów też nic nie widzę. Ale ja kompletnie nic nie widzę, bo... Aha, jeżeli w momencie, w którym ktoś was uderzy na tym serwerze, chociaż raz, to dostajecie blindness i... i, i co? I combat log. Nie no, i coś jeszcze było, blindness i coś tam. Coś Czasami są slowy, a to wydaje mi się, że są różne od efekty od tego, gdzie się uderzy, bo słyszeliśmy, że headshot czy ciosy w nogi mogą, mają znaczenie. Tak jest i mało tego tutaj wreszcie działa na tym serwerze blok mieczem, którego podobno nie było w normalnym Minecrafcie. No nie działa za dobrze. Idziesz ze mną? Idę idę za. Ty bo tu się ciemno zaczyna robić. No powiem ci, że jest około trzeciej po południu. No dobra, to lecimy na prędce, bo chciałem wam pokazać. Cały serwer kryje w sobie takie właśnie Ojejko. dziwne. Jezus, wiesz co ja zrobiłem właśnie? Jak ja jestem gamoń. No kazałem, czyż... Rzucałeś mi dirta, kiedy ja mogłem się przecież po ścianie ten wleś, nie? No tak. Ojejko. O, kwiatki, chciałeś kwiatki. To A, to poczekaj, bo ja spadłem jest. w dół. Mam dużo kwiatków, wymienię na to Diaksy. To zbieraj, zbieraj kwiatki, zbieraj kwiatki. Właśnie, Diaksów tu jest tyle, co kot napłakał. A powiem nawet, że jeszcze mniej niż kot na poko. Oj, panie, wracamy do wioski. Nie, nie damy rady, wracamy. I to szybko, bo to już słońce zaczyna zachodzić, a ja to naszej darach doskonale widzę. No dobra. Mamy kawałek drogi do przejścia. Pewnie zastanawiacie się, czemu tak panikujemy, że to tylko i wyłącznie zwykłe są zombie. To zobaczycie, jak zajdzie słoneczko, to zobaczycie, dlaczego tak panikujemy. Mamy tutaj, jak już wspominaliśmy, pięć żyć mm, na starcie. A I... całą resztę żyć trzeba już sobie doładować, i doładowuje się je I z diamenty. południe. z diamenty dokładnie. Ja już mam 6 punktów życia. Jeden przez, przez przyładek zjadłem, właśnie nie wiedziałem jak się doładowuje. Chciałem otworzyć skrzynię, no minąłem Mhm. cię. Yy, i, I nagle ciemno mi zaznaczyłem. To zaczyna jemno. się robić ciemno. Już zaczyna się robić ciemno. Jest już ciemno. Ty no, nie przeżyjemy tego. Jak nie, damy radę. No, panie, jesteśmy w środku lasu, to nie jest przy naszej wiosce. O, spadłem. To ty może sobie dasz radę, bo jesteś tankiem, ale ja to tak raczej... Ty to, to, to uciekaj na drzewo i tyle. No, ja będę musiał uciec na drzewo. Po drzewach, to mamy akurat las, to możesz po drzewach... I co to jest, Pingu? Pierwszy raz widzę. Eee, o Boże. No, że moderator. Nie, moderator. Hmm. nie hmm. wiem, nie znam pana. Serwer ty, niestety... bo my... Stój, 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 musimy iść bardziej na lewo bo zaraz będzie tutaj apokalipsa. No jeszcze 200 kratek dojdziemy. Już zbliża się wieczór, ale przecież jak zapadnie noc to jeszcze przez minutkę, pół minutki będziemy mieli wiesz to czas, gdzie nie ma zombie. Ale się ciemno zrobiło. Ja widzę tylko słońce już zachodzące tam. No ja właśnie też widzę zachodzące słońce i w stronę zachodzącego słońca biegnij. Skręcasz za bardzo na prawo. Kurde lebele w pysk. Dobra, ja już o, trzymam, nie. trzymam już zaczep, żeby... widzę, 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 widzę. Jest, widzę to dobrze. Naszą wioskę. Uff. No tak, To może się po zaczepie wejdzie. ja muszę się przebić przez naszą ramę. Tak, ja właśnie mam tą możliwość. No i dobra. Uratowanie. kolejny Zrobiło dzień. Zrobiło się ciemno. Dobra. Ja tu zupełnie nic nie widzę, bo na shaderach jestem. Wyłączę te shadery, bo w nocy niestety nic na nich nie widać. O, tak, troszeczkę więcej widać mimo wszystko. No i teraz tylko patrzcie, co się zacznie dziać za murami naszej wioski. No to w ogóle była najszybsza akcja pod słońcem, jakbyśmy myśmy omurowywali ten, tą wioskę, żeby nam zombie nie wyrżnęły już wszystkich wieśniaków. A już są dwa pierwsze? Gdzie? No tutaj, biegają sobie. Nie, nie widzimy na zewnątrz, nie, nie zmierzymy się z nimi jak mężczyźni twarzą w twarz. Ja tam Będziemy... idę. Patrzcie, w jakim tempie one. Jednak nie, jednak nie, jednak spierdzielam. No już na trzy. I zobaczcie, co się dzieje, jak tylko. Widzieliście? On miał 9% życia, a teraz ma tylko 4, czyli 9 serduszek, albo tutaj 1% to jest jedno serduszko. Możliwe, że na wyższych kościołach. Ła, umrę, umrę, nie pół nie nie, nie, nie umrzesz, bo zostanie ci pół serduszka. Uff. To jest trucizna taka sama jak z miksturki. Tylko uważaj, bo teraz jeden cios no, żeby łatwy. No, właśnie, żeby jakiś łucznik nie, nie dodarwało się, schowam za, za. Dobrze. I teraz tak, Doszliśmy, już wiemy o tym, że śmierć może spowodować bana, no ale 5 żyć to dosyć dużo, a mając jeszcze kilo w szczęścia, na szczęście udało nam się już taki y, skołować y, oraz kilka diametrów, no to szybko możemy uzbierać sobie. Bardzo dużo ilość żyć. Jednak problem polega na tym, że tu nie ma home'ów, tu nie ma spawnu, tu nie ma, ma warp spaw, tu nie ma nic, co mogłoby nas teleportować w jakiekolwiek miejsce. My musielibyśmy na piechotę zapieprzać z spawnów z powrotem tutaj po każdej śmierci. A to kawałeczek drogi jest. Zwłaszcza jak jest noc, no to siedzi się wtedy z 10 minut na spawnie. Modli się, żeby żaden zombie nie wszedł na spam, bo na spawnie też możemy zbierać. Ła! 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 Ja Gdzie ty jesteś? Nie wiem, skądś do mnie zaczął naparzać... Łucznik. ...szkielet. Dobra. Gdzie on to jest? Ter teraz zdradzę moim widzą, w jaki sposób można łatwo oszukać system, czyli zabijać zombie. Stoimy sobie na takim krotku i... To tak, ja mam jeszcze na szczęście taki fajny mieczek Smite'a czwórki, to w tym momencie zombie spadają praktycznie na jednego hita. Ponoć, czego się obawiam, to nie jest wszystko, ponoć zombie będą jeszcze bardziej wzmocnione. Awansować będą z tygodnia na tydzień, zombie będą coraz silniejsze i... Aha, bo myśmy nie powiedzieli o jednej rzeczy, że zombie na przykład przebijają się przez Dużą ilość wrocków przez drewno. drewno. Będą przez ziemię. Przez pierwsze dni zostało to wyłączone z powodów takich, że gracze jeszcze nie mają swoich domków. No oprócz naszych, naszej ekipy, która coś zrobiła, całkiem fajną wioska. I najczęstszym, najczęstszym sposobem przeżycia nocy jest po prostu zakopanie się pod ziemią. No i większość się tak właśnie zakopała pod ziemią. Dobra, myślę, że to na tyle w tym odcinku, zostaje nam jeszcze mnóstwo rzeczy do pokazania, mnóstwo rzeczy do opowiedzenia, bo tutaj jeszcze naprawdę dużo rzeczy nie zostało opowiedziane, chociażby pokazanie spawnu i niespodzianek na spałnie, chociażby o czwartej klasie, także oglądajcie kolejne odcinki i czekajcie na kolejne wieści, oczywiście oglądajcie też wszystkich innych youtuberów, którzy tutaj się znajdują. Oni częściej umierają, więc wiecie, to tak można się z nich pośmiać. <laughs> Także dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I trzymajcie się. Cześć. Cześć.